Ciągle jesteśmy w Glecio, w naszej pielgrzymce przez Adwent i przez rekolekcje adwentowe. Szopki, jak widać, są wszędzie. Wszędzie i mają różne rozmiary, różne kształty artystyczne, a my próbujemy właśnie wpatrywać się w szopkę, trochę idąc za wskazaniami papieża Franciszka. On powiedział, że każda porządna szopka ma bardzo wyraźne znaki. Ciemność, krajobraz czy kosmos wokół niej, niebo gwiaździste. Potem ta ruina, czy ta grota, w której się znajduje Święta Rodzina, wokół niej bardzo konkretne znaki. Ubodzy przede wszystkim, pasterze, którzy przychodzą, żeby kontemplować oblicze niemowlęcia, noworodka. I ci ubodzy to jest dla papieża Franciszka oczywiście centrum całej Ewangelii, centrum jego pontyfikatu, podobnie jak było ze świętym Franciszkiem. On też przecież postanowił zostać biedaczyną, dlatego że wiedział, że no to jest najbliższe sercu Boga. Tak, ale to znowu odnosząc od takiego bardzo prostego przedstawienia postaci w tym ubóstwie, w tej zwyczajności, w tym, że po prostu no, byli blisko, wypasali owce i przyszli. Dochodzimy do takiego bardzo głębokiego ewangelicznego przekonania, że ta prostota nie przeszkodziła Bogu, żeby się narodził. Co więcej, Bóg narodził się w prostocie, w tym, co najuboższe, najskromniejsze. Nie urodził się na dworze Heroda, tylko urodził się właśnie pośród tych, których Herod nawet na których Herod nawet nie spojrzał, czy namiestnicy kolejno, przedstawiciele okupanta, którzy zajmowali wtedy Ziemię Świętą i byli przedstawicielami Rzymu. Papież Franciszek mówi, że w tle porządnej szopki powinien znaleźć się zrujnowany pałac Heroda, zrujnowane pałace innych władców ziemskich, nawet zrujnowane świątynie różnych bóstw pogańskich, bo ta ruina tego, co wybudowane ludzką ręką, pokazuje znowu na budowanie gdzieś głęboko w sobie, które jest dokładnie wypełnieniem ubóstwa. To znaczy, często nam się wydaje, że właśnie tu na ziemi jesteśmy w stanie zapewnić sobie bogactwo, czy zabezpieczyć sobie szczęście. A papież Franciszek mówi, zobaczcie, to były ruiny, a Bóg maluteńki, kruchy, rodzi się w stajni. No i znowu żonglujemy między Franciszkami, więc trzeba przywołać to wielkie wołanie Jezusa, który mówi Franciszku, chodź, odbuduj mi kościół. I pierwsze kroki, które Franciszek skierował, to właśnie do ruin małego kościółka w Asyżu, bo myślał, że ten kościółek ma odbudować, którego ruiny napotkał. A tymczasem chodziło zupełnie o coś innego, o wspólnotę, którą Jezus ukochał ponad wszystko. I właśnie o to chodzi, że żeby remontować, odbudowywać, trzeba gigantycznych funduszy, a żeby remontować, odbudowywać to miejsce spotkania Boga w sobie, trzeba właśnie wprost przeciwnie, jakiegoś takiego duchowego ubóstwa. Ale przenosząc, wiesz, troszeczkę tych ubogich na dzisiaj, to my często tak błędnie patrzymy na ubóstwo w kontekście materialnym tylko i wyłącznie. Oczywiście to jest jedna z składowych, ale te ubóstwa nasze dzisiaj, to choćby przypowieść o zaproszonych na ucztę, tak mi się to teraz kojarzy, gdzie ci zaproszeni nie chcieli skorzystać, a wtedy gospodarz mówi, wyjdź na ulicę i zaproś tych, którzy są niewidomi, ślepi, ułomni, w tym dosłownym tłumaczeniu nawet jacyś z defektami, pozbawieni możliwości ruchu i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, jak bardzo w dzisiejszym czasie to my jesteśmy ubodzy tej kultury, ubodzy tego życia społecznego, ubodzy tego myślenia, tej ideologii, tej mody i tak dalej, gdzie w wielu wymiarach jesteśmy niepełnosprawni, to znaczy nie jesteśmy w stanie się poruszać sprawnie, ewangelicznie, po Bożemu, bo gdzieś nam te cały czas
pokulejemy, bo po prostu jesteśmy niewidomi, bo jesteśmy ślepi, bo jesteśmy poranieni, bo jesteśmy wykluczeni. I to jest no właśnie ten szpital polowy Franciszka, który zbiera nas, ubogich tego czasu, ze wszystkimi niedoskonałościami, ranami, niepełnosprawnościami, brakami, ranami, zbiera nas właśnie w tej szopce, żeby nas uzdrawiać i żeby nas dźwigać. Bo dobra nowina jest taka, że Jezus nie wahał się urodzić pomiędzy najbiedniejszymi. No i ta uboga, najprostsza, być może tu w ogóle się o szopka, niech nam jeszcze podpowie dwie święte postaci w szopce występujące, bo nie da się zbudować szopki bez Maryi i Józefa. Józefa opiekuna, Józefa oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, który stoi w szopce z latarnią, jak mówi papież Franciszek, przypominając, że ciągle szukamy światła, i stoi jako opiekun, który zatroszczył się o Jezusa, zatroszczył się o Kościół, zatroszczy się o nas. A są to wyjątkowe postaci, bo nawet pamiętam w podstawówce, przygotowując jasełka, no to tych pasterzy, każdy się do pasterzy mógł załapać. Tym bardziej ja osła grałem zazwyczaj. Natomiast no Józefem i Marią. Marią mogła być tylko jedna dziewczyna, Józefem tylko jeden chłopak. I to było to uprzywilejowane miejsce. Józef i Maryja w szopce. Zostało nam tylko jedno spotkanie rekolekcyjne. Przed nami spojrzenie w samo centrum żłóbka, spojrzenie na Jezusa Chrystusa w kolejnym, ostatnim już odcinku naszych adwentowych rekolekcji Wołek i Osiołek.